Hej, ci taki odcinek informacyjny, w którym mam pytanie do osób, które byłyby mi w stanie pomóc. Ja chciałam sobie zakupić nowe usta, ale jak widzicie, nie mam VIP-a. I po prostu pytanie do Was: co mam zrobić? Pokażę Wam moje aktualne usta, a potem usta, które chciałabym zakupić, tylko mi powiecie, czy się mi opłaca, czy bardziej pasują mi te, które mam. To są usta, które obecnie posiada moja Movistar. A teraz pokażę Wam usta, które mnie interesują. Ja po prostu chciałabym je zakupić dlatego, ponieważ większość MS takie ma. A to są tak, jakbym chciała wyglądać, gdybym ewentualnie miała tamte usta. I teraz pytanie do Was. Czy bylibyście mi w stanie doradzić te usta, które mam teraz moja Movistar? Czy te usta, które wybrałam w klinice Piękna? Dodatkowo, osoby, które najbardziej mi pomogą, to będzie coś taki rodzaj głosowania, więc proszę pisać pod spodem, pod filmikiem. Osoby, które najbardziej mi pomogą, dostaną całą listę szczęść z innego konta oraz jakiś unikat, ponieważ uważam, że no wiecie, jak już raz zmienię te usta, to z powrotem na VIP-owskie nie zmienię, więc to jest tak naprawdę poważna decyzja. Te usta kosztują 300 starcoins. I muszę Wam powiedzieć, że no większość mówi star, choć dalej ma VIP-a, ma te usta. Na przykład Adrienne Lyskon ma takie usta, tylko że inny kolor. I tak naprawdę, no, kojarzą się trochę ze starym MSP. I czy wybrać te, które są teraz pokazane na ekranie, czy te, które mam obecnie? Osoby, które najbardziej pomogą, właśnie wygrają, że tak powiem, konkurs. I dodatkowo te osoby są pozdrowione w kolejnym odcinku. Oczywiście proszę mi napisać w komentarzu, bo albo na Movistar Planet. Moja nazwa to Jane the Killer, to Beautiful, ten kto zna angielski na pewno się połapie, jak to się pisze. Jakbyście mieli problemy z jakimiś tam, nie wiem, napisaniem do mnie, to możecie pisać właśnie też na poczcie na MSP, bo często może być mnóstwo komentarzy. I to będzie na rodzaju głosowania. Jeżeli więcej osób powie, że chce te, żebym usta kupiła, to ja je zakupię. A jeżeli się zostawić te, to ja zostawię te. I pamiętajcie, mam tylko jedną szansę, żeby zrobić taki ruch, więc to będzie dla bardzo ważna decyzja. Więc jeżeli już kupię te usta, które Wam pokazałam, tamte, no te nie dla VIP, to już takie zostanę, przynajmniej dosłownie zostanę no kolejnego VIP-a, co pewnie się nie stanie. Bo rodzice nie chcą mi już go kupić, uważam, że już jest na tę grę za stara. Ale mówię, ja za mnóstwo osób, które są powyżej 18 roku życia i grają w tę grę. Nikt ze znajomych nie chce mi kupić VIP-a i oczywiście to rozumiem, bo nie na tym polega przyjaźń, że jedna osoba wydaje pieniądze na drugą, ale nie ukrywam, że byłoby bardzo miło, gdybyście to zrobili i gdyby któryś z Was dało mi VIP-a. Oczywiście takie osoby zostaną wynagrodzone i o tym tylko jedynie przypominam, nic nie mam zamiaru wymuszać. I jeżeli chodzi o sam konkurs, to słuchajcie, nie ma jakiejś konkretnej daty zakończenia, bo po prostu będę zapisywała sobie na kartce, ile osób jest na taka, ile na nie, jeżeli chodzi o te usta. I zwyczajnie później będę wybierała zwycięzców, którzy mi pomogli. Pamiętajcie, zwycięzca może być tylko jeden, ale osoby, które też mi pomagają w levelu, bo właśnie też na tym to polega, że nie